Urząd Transportu Kolejowego wydał statystyki przewozów za rok 2022, które wskazują na wyraźne odbicie po ostatnich dwóch latach. Wielu cieszy się i wskazuje, że polska kolej rośnie w siłę. Tylko właśnie, czy rośnie? Czy jest się z czego cieszyć? Czy to jest może ta jedna jaskółka, która wiosny nie czyni? W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie te statystyki, które przygotował nam Utek i odpowiemy sobie na te jakże palące pytania. Swoją drogą znamienna jest okładka tego raportu, na której widzimy pociąg PKP Intercity, który składa się z lokomotywy EU07 i dwóch wagonów. Dwóch! I do tego, który stoi przy peronie niskim. Jakby Utek chciał dać pstryczka w nos Intercity i PLK, no bo przecież mogli dać na okładkę zdjęcie Pendolino przy nowym peronie Warszawy Zachodniej. Dobra, nieważne. Polska kolej przywiozła w 2022 roku 342,2 miliona osób. Oznacza to, że statystycznie w zeszłym roku przeciętny Polak jechał pociągiem 9 razy. Te 342 miliony to liczba o 97 milionów większa niż w poprzedzającym roku 2021. Powiecie, no dobra, ale wtedy była pandemia i to są wyniki zakłamane. No są. Porównując zeszłoroczny wynik do 2019 roku, który zakłamany nie jest, kolej przewiozła o 6,3 miliona podróżnych więcej. I to właśnie z tej przyczyny jest ta ekstaza decydentów. Polska kolej rośnie w siłę. Od dekady, no, pomijając te dwa lata pauzy, mamy tendencję wzrostową. Czyli co, polska kolej staje z kolan? I tak, i nie do końca. Więc rozterkę na ten temat zostawię na za moment. Teraz spójrzmy jeszcze na miesięczne zestawienia, bo tu jest mega ciekawie. Każdy kolor linii na wykresie to kolejny rok. 2019, czyli rok, z którym najchętniej chcielibyśmy się porównywać, to ciemny granat. 2020 to szary, 2021 to niebieski i 2022 rok to czerwony. I co nam się najbardziej rzuca w oczy? Linia roku 2019 jest dosyć stabilna. Najmniej podróżnych skorzystało z kolei w lutym, bo jest to najkrótszy miesiąc. Serio, dziennie wychodzą podobne wartości. Najwięcej za to w październiku, zresztą jak co roku. Nie mam pewności, dlaczego jest taki trend z tym październikiem. Ja go wiążę trochę z początkiem roku akademickiego, ale czy mam rację? Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. W 2020 roku widoczny jest ogromny spadek. Pamiętacie te miesiące, gdy właściwie całe życie na ulicach w kraju zamarło? No właśnie, w marcu 2020 roku kolej przywiozła historycznie rekordowo niskie 6,1 miliona osób. To jest zaledwie 200 tysięcy osób dziennie. Rok 2021 to z kolei ewidentne odbicie się po marazmie. Pierwsze miesiące, styczeń, luty, marzec, kwiecień, nie mrawo, potem jak sarmaty. Każdy miesiąc aż do października to był wzrost. Szczytowo w październiku, znowu w październiku, mamy 27 milionów przewiezionych podróżnych. No i mamy w końcu rok 2022. Pierwsze miesiące dosyć niemrawo. W styczniu 21,4 miliona wobec 26,5 miliona osób 3 lata wcześniej, a w lutym 21,2 miliona wobec 25,2 miliona osób w 2019 roku. Ale potem wyraźny podskok w marcu do 28,4 miliona osób. 7 milionów podróżnych więcej miesiąc do miesiąca. Pomyślmy, jakie to mogło wydarzenie nastąpić, że polska kolej musiała przewieźć tylu pasażerów w tak krótkim okresie czasu. No tak. I po wskoczeniu na pułap wyników w wysokich 20 milionów, to rok 2022 już z niego nie schodził. Rekord w październiku, a jakże. 32,8 miliona pasażerów. Ponad milion osób dziennie. 5 razy tyle, co w najgorszych dniach 2 lata wcześniej. Wróciliśmy do normalności. Zanim jednak do rozterki, powoli, spójrzmy jeszcze na te wszystkie statystyki w ujęciu, w podziale na przewoźników. Bo co z tego wychodzi? Urząd Transportu Kolejowego przygotował nam dwa wykresy w tym temacie. Pierwszy z nich dotyczy udziału poszczególnych przewoźników kolejowych w całym rynku ze względu na przewiezionych podróżnych. 1/4 wszystkich pasażerów przewiozło Polregio. Pomimo wszelkiego szydzenia z tej spółki, że N57, że hehe kibel, że to państwowy moloch rodem z PRL-u, mimo wszystko
Co czwarty podróżny w kraju jeździ Polregio. W liczbach bezwzględnych jest to 87 milionów osób. Na drugim miejscu kolejny przewoźnik regionalny, Koleje Mazowieckie. Jego udział to 17,26% i te setne są arcyważne, bo jak widzicie, Koleje Mazowieckie przewiozły jedynie 0,03% więcej, to jest 100 tysięcy osób, niż ukochany narodowy przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity. Można więc założyć, że obie spółki są ex aequo na drugiej pozycji z wynikiem w okolicach 59 milionów pasażerów w 2022 roku. Dwie ciekawostki, które można wyczytać z tego zestawienia. Pierwsze to jak bardzo kolejową aglomeracją jest Trójmiasto. Trójmiejska SKM, której trzonem jest jednak średnica Gdynia-Sopot-Gdańsk, przewozi co ósmego pasażera w Polsce. Ponad 43 miliony osób w zeszłym roku. Niesamowite. Ale chyba bardziej zaskakujące jest, ile osób wybiera kolej w województwie mazowieckim. Koleje Mazowieckie, SKM Warszawa oraz WKD to spółki, które w większości, bo no, KMK kursuje trochę też poza granicę województwa, ale w przeważającej większości spółki działające w województwie mazowieckim. I te trzy spółki przewożą łącznie około 25% ogółu podróżnych, co szczególnie cieszy, ponieważ w województwie mazowieckim nie mieszka 25% populacji polskiej, tylko jedynie 14%. Drugi wykres z kolei mówi nam o tym, jak zmieniła się liczba korzystających z usług danych przewoźników względem 2019 roku. Dynamicznie rozwijająca się ŁKA 44% wzrostu. Dalej PKP Intercity 20% wzrostu. Pytanie, ile w tym zasługi w Intercity, zasługi w cudzysłowie, Władimira Władimirowicza, a ile po prostu rzeczywistego trendu? To się dowiemy za rok. To, co jednak widać najbardziej, to jak negatywna jest dynamika w warszawskim węźle kolejowym. Koleje Mazowieckie minus 5%, SKM Warszawa minus 20%, WKD minus 25%. Czy to wina cień związanych z budową Warszawy Zachodniej? Not really. Maybe. It's classified. Yeah, baby! Oh, shit! Wynudziłem was trochę, co? To teraz czas na rozterkę. Więc zadajmy te palące pytania. Czy jest jeszcze go cieszyć? Czy te wyniki są jakieś rekordowe? I czy polska kolej wstaje z kolan? No cóż, po kolei tak, nie i trudno powiedzieć. Po pierwsze, czy jest się z czego cieszyć? No tak, jak najbardziej. Odrodzenie kolei, czyli powrót do podobnego poziomu przewozów pasażerskich, co przed pandemią, wcale nie był taki oczywisty. Od 2019 roku zmieniły się nasze nawyki, także nawyki dotyczące podróży. Zmieniły się cele podróży i zmienił się sposób podróży. W 2019 roku, jak ktoś pracował zdalnie w zaciszu własnego domu, to było coś niezwykłego. A teraz są firmy takie, w których jeżeli pracownik musi iść do biura, to jest to traktowane jako kara. Więc tak, jest z czego się cieszyć w kontekście ostatnich lat. Natomiast czy te wyniki są rekordowe, jak próbują nam wmówić decydenci i politycy? No nie, są bardzo dalekie od nich. W ostatniej dekadzie spoko. Rzeczywiście, jeżeli tniemy ten wykres do okolic 2010-2012 roku, to może się tak wydawać, ale jak już spojrzymy drzewiej, rok 2000 to już 360 milionów wobec 342 w zeszłym. 5 lat wcześniej 465 milionów. Kolejne 5 lat wcześniej 789 milionów. A w końcu lat 70. XX wieku? 1 100 000 000. Albo jeśli wolicie tak statystycznie, 1 100 000 000. Trzykrotność zeszłorocznego wyniku. Więc nie, no nie, do rekordowych wyników na polskiej kolei jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. A ostatnie pytanie, czyli czy polska kolej staje z kolan? Wspomniałem wcześniej, że trudno powiedzieć, bo widzicie, no z jednej strony tak, mamy ten trend wzrostowy od, no, dekady, który może cieszyć. Jednak jaki ten trend wznoszący by nie był, to nigdy nie dobije do wyników z lat 70. Główną przyczynę upatruję w tych dwóch kolejnych wykresach. Pierwszy to długość linii kolejowych, a drugi liczba zarejestrowanych samochodów w kraju. Spadek w pierwszym może nie jest jakiś wielki, ale jeśli nałożymy to na mapę, co uczyniło Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, to skala tego zaniedbania jest już widoczna dużo bardziej. Natomiast w drugim przypadku możecie powiedzieć, halo, ale ile pojazdów zarejestrowanych nie jeździ w ruchu? Tak, to są tak zwane martwe dusze. Zarejestrowanych w CEPiK-u nadal jest mnóstwo maluchów, syren czy trabantów. Nadal rozwój transportu indywidualnego jest
w naszym kraju niesamowity, a to kolei i ogólnie transportowi zbiorowemu no, nie pomaga. Więc uznajmy, że polska kolej rzeczywiście wstaje z kolan, tylko problem jest taki, wiecie, że jak już z tych kolan wstanie, to będzie zgarbiona i będzie wspominała, jaka to była wspaniała 50 lat temu. I tym smutnym akcentem zakończmy na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i co? No i widzimy się niebawem. Siema!